Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, Przemek, czyli szpejtech w okrojonym składzie. 2/3 szpejtechu. 2/3 szpejtechu. 3,33. Tak brzmi jak recepta, weź 2/3 szpejtechu. 3,33 i 3 w okresie. Paweł w okresie. Paweł się zmieścił w okresie. Paweł w okresie. On ciągle ma okres, coś istotnego. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. Będzie test? Nie, będzie prezentacja, będzie taka gadka, szmatka o... Test będzie, jak będziecie chcieli. Tak. O też instrukcje będą, jak będziecie chcieli. O łączności awaryjnej, kryzysowej, awaryjnej, kryzysowej, leśnej. Łączności. Ogólnie o łączności. I o urządzeniach do tejże łączności. Ja mam Baofenga 82. Ja mam UV6R. Dobrze, zapraszamy. Dobrze, słuchajcie, ponieważ w ogóle trochę dałem ciała, bo mieliśmy zrobić test gwizdka. Nie zrobiliśmy, bo... Ale test gwizdka będzie jeszcze. Będzie, bo zasiałem gdzieś gwizdek, ale wzięliśmy ze sobą Baofengi, obaj. I wczoraj mieliśmy okazję się rozdzielić w lesie na odległości 1,5 kilometra, tak? Troszkę, ciut więcej, no. 1300 metrów. Więc żeśmy po prostu wzięli, włączyliśmy Baofengi, włączyliśmy sobie częstotliwości PMR. Nie będziemy objaśniać, co to jest PMR, nie będziemy objaśniać, jak się to ustawia, jak się ustawia radia. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, zrobimy takie krótkie filmiki instruktażowe, jak poustawiać radio, jak używać PMR-ów, co to są PMR-y, bo jak gdyby nie jesteśmy fachowcami od radiołączności, to powiedzmy sobie szczerze, tak? Po prostu... No, powiemy też, co nie są, czy jakie są inne częstotliwości, tak, z których możecie korzystać, z których nie możecie korzystać. Tak, bo te radia oba obsługują częstotliwości zarówno ogólnodostępne, czyli tak zwane PMR-owe, jak i częstotliwości, na które trzeba mieć koncesję na nadawanie. Czy pozwolenie radiowe, tak? Wydawane przez UKE. Przez UKE na nadawanie, bo odbierać można. Tak. I teraz... Chociaż jest jeden wyjątek, jeżeli chodzi o nadawanie, ale to... Tak. Dobrze, to teraz słuchajcie, taka bardzo, bardzo krótka opisowa. Nasze radia są troszeczkę zmodyfikowane, bo nie mamy oryginalnych anten, tylko używamy anten Nagoya 771. To zarówno Piotrek, jak i ja. Radia można sobie oczywiście, znaczy antenę można sobie oczywiście wymieniać. No, bo standardowa fabryczna jest dosyć krótka, no i ona... Z racji tego też nie jest, powiedzmy sobie szczerze, najmocniejsza. Dlatego wymieniliśmy, ale wczoraj na 1,5 kilometra jesteśmy w Serocku, obok Serocka, więc to nie jest jakaś tam super uber zadupie, gdzie nie ma w ogóle żadnych zakłóceń. Szczególnie, że mamy dookoła wodę, mamy dookoła zalewy, tutaj łódki wszystkie nadają coś. Znaczy nie, łódki śródlądowe nie nadają za bardzo. No ale mają przecież radia na tych tutaj, wiesz, łódkach do komunikacji. Na niektórych, no. No ale w każdym razie nie jest tutaj tak czysto w eterze, jakby się komuś wydawało i spokojnie żeśmy sobie mogli porozmawiać między sobą na tych radyjkach i jest to doskonała opcja, jeżeli chodzi o komunikację w przypadku rozdzielania się, na przykład podczas jakiejś wędrówki czy jakiejś przygody, jeżeli coś planujecie, coś to... Ktoś zostaje w tyle, ktoś idzie w innym kierunku, jak tak, chce być ze sobą w kontakcie. Ktoś rozdzielacie się gdzieś tam, żeby być ze sobą w kontakcie, radyjka są naprawdę rzeczą bardzo, bardzo przydatną. Oczywiście radia trzeba ustawić, więc tak jak powiedzieliśmy, jeżeli będziecie chcieli, to nagramy Wam, jak się te radia w prosty, szybki sposób ustawia, bo one mają bardzo dużą ilość opcji. W ogóle radiołączność jest taką rzeczą, powiedzmy, nie najprostszą dla zwykłego laika i tutaj trzeba by było o paru rzeczach powiedzieć, ale są też filmiki w internecie, na których i my się w jakiś tam sposób uczyliśmy też swego czasu, jak się tego używa. Piotrek trochę chyba mniej, bo to masz na jachtach jachtach te radia, więc masz trochę większe. No nawet pozwolenie radiowe, ale na jachty to jest trochę inna rzecz. Co prawda te radyjko również można ustawić na częstotliwości morskiej i sprawdza się do nasłuchu oczywiście, bo teoretycznie nie możecie z nich nadawać, bo same urządzenia jako urządzenia nie mają też koncesji odpowiednich służb w Polsce, ale można odbierać też częstotliwości morskie, co może być przydatne w niektórych przypadkach. Mm-hmm. Radia twoje też jest dwuzakresowe? Jest też dwuzakresowe. Obydwa nasze radia mają możliwość działania w dwóch zakresach jednocześnie, czyli mogą odbierać dwie częstotliwości i nadawać selektywnie albo na jednej, albo na drugiej, w zależności od tego, który sobie guzik wybierzemy do nadawania. Prócz tego i jedno i drugie ma latarkę. Ma latarkę. O ile się nie mylę, jest SOS, tak? Nie, jest miganie. Nie ma SOS-u? Chyba nie ma SOS-u. I obydwa radia mają zwykłe radio. Nic nie pamiętam. Góra? Tutaj? Co to była za impreza? Ale nawet, zobacz, na nich jest napisany profesjonalny odbiornik FM. Tak? Dual band. A, ty masz dual band, ja mam professional FM transceiver. Dobrze, ty masz jeszcze gruszkę. Mam gruszeczkę. Mikrofono, głośnik. O. Jak jest podłączony, to... Którymi stworzysz podłogi jak marzenie. Obi. To robi za głośnik. I można do niego mówić. Tak, jak amerykański policjant. Wiesz, fajnie. No okej, spoko. Jeżeli chodzi o łączność awaryjną, to nie jest takie proste, bo częstotliwości jest milion i trzeba troszeczkę się zagłębić w to, na jakich częstotliwościach nadają jakie służby, żeby używać takiego urządzenia jako łączności awaryjnej. Nie wszystkich służb też posłuchamy. Nie wszystkie służby posłuchamy, bo mają kodowaną transmisję i nie w każdej sytuacji łączność awaryjną możemy nawiązać, a żeby nawiązać na przykład łączność awaryjną poprzez przemienniki itd., to już trzeba je znać i umieć je poustawiać, więc to jest jak gdyby trochę szkoła bardziej zaawansowana. Natomiast jeżeli chodzi o łączność taką w grupie, którą tworzymy albo którą, no nie wiem, umawiamy się w lesie z kilkoma znajomymi, oni z różnych stron przyjeżdżają, można używać do złapania się. Sprawdza się bateria, sprawdza się jak długo trzyma bateria. Nie udało mi się jeszcze, podczas żadnego wypadu nie udało mi się rozładować. Mi też się właśnie nie udało rozładować, więc nie wiem tak naprawdę jak długo trzyma bateria. Najdłużej co z radiem chodziłem to były 3 dni. Mniej więcej radio było włączone po 10 godzin i nie udało mi się go rozładować w tym czasie. Więc to jeżeli chodzi o długość trzymania baterii. Jakieś takie wskazówki ogólne? Znaczy w ogóle Baofengi są popularnym ostatnio tematem, bo to używają airsoftowcy. Używane jest to gdzieś, jak widzimy, na jakichś urbexach do komunikacji. Widać, że to jest przydatna rzecz. No. Zwłaszcza, że samo radyjko nie jest... Tak, ono jest tanie, po prostu jest tanie. No. Dobre i tanie. Jest dobre i tanie. To jest przykład takiego Chińczyka, który jest dobry i tani, bo ja... Bo jest tani i dobry. Bo jest tani i dobry. Nie, ale moje radio z gruszką i z anteną chyba kosztowało około 200 zł. A moje to chyba poniżej 329 zł kosztowało? No plus antena, nie? No, plus antena. No to też pewnie około 2 paczek. Ale warto się zapoznać w ogóle z taką łącznością radiową, tak? No bo to jest taki fajny start do tego, żeby w ogóle zacząć komunikację radiową, tak? Szczególnie, że nie macie paru kumpli, możecie sobie potestować, tak? I tym się pobawić i tak naprawdę nikomu nie zawadzać przy okazji, bo... Nam się to fajnie sprawdziło na przykład na bunkrach. Tak. Jak, na zlotach EDC się sprawdzało, bo tam też żeśmy się z chłopakami łapali na tym radiu. Tak, gdzie dokładniej trafić już na sam koniec. Tak. No i plus taki, że możesz skorzystać z tego szybko w miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej. No. Tak, no tylko, że jak gdyby no, też wiadomo, że w zasięgu musi być drugie radio. To jest jak gdyby oczywista sprawa, ale mówię, to na razie rozpatrujemy sytuację łączności pomiędzy ludźmi, którzy wiedzą, jak tego używać i wiedzą, z czym to się je, więc obaj używamy różnych modeli Baofengów, nie ma problemu z ich połączeniem. Udało nam się zestawić też połączenia z motorolkami, zwykłymi krótkofalówkami motorolki na bunkrach, jak byliśmy. Tak, no bo tu częstotliwość PMR to jest częstotliwość taka dosyć popularna, no, nawet w Warszawie Jeżeli odpalicie sobie na którymś kanale PMR, możecie posłuchać, czy w dużych miastach służb, firm sprzątających albo jakichś budowlańców na tych PMR-kach, no bo to jest częstotliwość ogólnie dostępna, otwarta dla wszystkich. Najczęsto jest bałagan na tych kanałach. O, coś jeszcze? To chyba wszystko na chwilę obecną, jeżeli chodzi... Zadawajcie pytania, jeżeli chcecie coś wiedzieć na temat, jak to poustawiać. Znaczy w ogóle napiszcie, czy interesuje was ten temat, tak. I czy mamy... drążyć temat dalej. Drążyć temat dalej. Bo jest kwestia, jest kilka kwestii. Po pierwsze jest użytkowanie tego z punktu widzenia ustawienia samego radia, ustawienia częstotliwości, tak? Druga rzecz to jest sama teoria sygnału i nadawania przemienników, przesunięcia. To są wszystko rzeczy, które jak gdyby też wchodzą w grę. Trzecia rzecz to jest oczywiście, mówiliśmy o aspekcie, no i trzecia rzecz to jest aspekt prawny, tak? Czyli legalność użytkowania. Czyli legalność użytkowania, bo nie każdą częstotliwość, którą za pomocą tego radia, tak jak wam wspomnieliśmy, możemy nadawać, nie każdą też możemy nasłuchiwać, tak, między Bogiem a prawdą, tak, i jak gdyby dobrze jest zapoznać się z podstawami, z podstawowymi przepisami o radiołączności, radiokomunikacji, żeby nie łamać prawa, tak? Tak, bo naprawdę można, słuchajcie, narobić sobie kuku, jak wejdziecie na jakąś częstotliwość lotniczą i zaczniecie na niej nadawać, no to uwierzcie, że naprawdę możecie mieć niemiłą wizytę i bardzo grube nieprzyjemności. Tak, panowie z UKE ponoć bardzo szybko przyjeżdżają. Wczoraj czytałem artykuł na temat wzmacniaczy GSM-owych właśnie i tego, z jaką prędkością panowie z UKE tuptają z mandatami, więc jak gdyby to, jeżeli was ta tematyka będzie interesowała i będziecie chcieli, żebyśmy nagrali coś, postarali się to zrobić, powiedzmy, w sposób najbardziej łopatologiczny, jaki tylko potrafimy, dlatego że nie jesteśmy krótkofalowcami, nie jesteśmy specjalistami od łączności, używamy tego w sposób świadomy, ale taki amatorski, tak? Mhm. Więc to piszcie w komentarzu. Może, bo poznaliśmy na konwencji prepersów fajną ekipę od krótkofalówek. Może tak, się do nich wybierzemy? Tak, może byśmy się do nich wybrali. Piszcie, jeżeli byście chcieli, to byśmy się do nich wybrali. Oni by... Tylko że problem jest taki, że jak oni zaczną gadać, to nikt tego nie zrozumie. Nie, ale to w razie czego byśmy zrobili sobie listę pytań i jak najbardziej tak. Waszych pytań może byśmy zebrali. I tak, i pojechali do ludzi, którzy się na tym znają, tak? Nie tak jak my. Znaczy bardziej niż my, tak? I jak gdyby z nimi porozmawiali, nakręcili odcinek o podstawowych formach radiołączności w codziennym użytkowaniu, w użytkowaniu kryzysowym, tak, w radiokomunikacji kryzysowej, bo pamiętajcie, że jest w Polsce prawo, które stanowi, że wszyscy, którzy są świadomymi użytkownikami krótkofalarskich, czy są w jakichś tam zrzeszeniach krótkofalarskich i mają uprawnienia do używania stosownych częstotliwości, mają obowiązek w sytuacjach kryzysowych tak, wspierać tak zwaną łączność awaryjną, tak? Czyli na przykład podczas największej w Polsce powodzi, kiedy wysiadły nadajniki komórkowe, to wtedy radiołączność była utrzymywana za pomocą właśnie wszelkiego rodzaju klubów i zrzeszeń krótkofalarskich. Tak, no, tak. To jest bardzo społecznie fajna też służba. No. Bardzo społecznie fajna i jak gdyby usankcjonowana prawnie, więc jak gdyby też należy o tym pamiętać. Tak. Czekamy na wasze pytania, czekamy na wasze komentarze. Oczywiście subskrybujcie kanał, lajkujcie, wpadajcie do nas na grupę, na Facebooka. Tam też możemy sobie na ten temat pogadać. Myślę, że tam znajdziemy już osoby, które też się parają łącznością radiową. Więc można sobie będzie porozmawiać i jeżeli będzie zainteresowanie, no to oczywiście będziemy temat kontynuowali i będziemy chcieli wam ten temat przybliżyć. Tak jest. Troszkę bardziej, w sposób troszkę mniej lub bardziej profesjonalny, ale taki, żeby jak gdyby... No to zrozumiały. No żebyście byli świadomymi użytkownikami. Teraz kończymy naszą... To jest dużo faktów i mitów. Tak, kończymy naszą paplaninę. Wpadajcie na grupę, wpadajcie na stronę, subskrybujcie kanał, zostawiajcie lajki. Na razie, do zobaczenia w następnych filmach. Channel mode. Stereo.